jak prowadzić swój zespół przez strategiczną zmianę. Na korytarzach dużych korporacji, wśród doświadczonych menedżerów krąży takie powiedzenie, że zmiana to jest coś, co góra chce, by środek zrobił dołowi. Tak, to na menedżerach średniego szczebla spoczywa ten cały ciężar wdrożenia zmian strategicznych. Jak sobie z tym poradzić? Jak zrobić to dobrze? Po pierwsze, zrozum, z czego wynika ta zmiana. Jakkolwiek może być pierwsza reakcja, to prawdopodobnie na 99% zarząd poświęcił czas i skorzystał z danych, być może niedostępnych Tobie, żeby podjąć decyzję o tej zmianie. Porozmawiaj z swoim przełożonym, być może uczestnikiem procesu zmiany strategicznej, z czego ona wynika. Niech podzieli się tymi danymi, którymi może. Dzięki temu będziesz mógł pokazać z kolei swoim ludziom, dlaczego ta zmiana. Przykład. Gdy w firmach telekomunikacyjnych dowiedzieliśmy się, że teraz nie usługi podstawowe, takie jak infrastruktura, rozmowy telefoniczne czy SMS-y są głównym źródłem dochodu, ale usługi dodane, pewnie wiele osób było w szoku. Ale wystarczy spojrzeć na krzywą przyrostu dochodów, by szybko się przekonać. Podobnie w mojej branży szkoleniowej, gdy weszły digitalne formy rozwojowe, takie właśnie, z jakiej korzystacie w tej chwili, wielu nie było przekonanych do tej zmiany, ale wystarczyło spojrzeć, jak wielu ludzi rozpoczyna korzystanie właśnie z tej formy, by aktywnie zaangażować się. Po drugie, ta strategiczna zmiana prawdopodobnie wpływa zarówno na Twój zespół, jak i na Twoje otoczenie biznesowe, na dostawców zewnętrznych lub partnerów z innych działów. Bardzo ważne jest, jak zakomunikujesz im tę zmianę. Nie wysyłaj maila, że od tej pory dziękujemy za współpracę, być może się odezwiemy kiedyś. Gdy byłem zatrudniony jako interim manager, by zarządzić procesem rozwojowym o budżecie kilku milionów złotych dla całej firmy liczącej 2000 osób, miałem jasny plan, miałem harmonogram i miałem go zrealizować. 2 miesiące po objęciu stanowiska dostałem od zarządu informację, że jest zmiana strategiczna. Teraz kluczowym hasłem w naszej firmie jest Lean Management. Prowadź proszę to do projektu. Sęk w tym, że dostawcy byli od 2 lat zakontraktowani, harmonogramy były potworzone. Zaprosiłem wszystkich do jednego stołu. Z jednej strony tych, którzy już byli zakontraktowani, z drugiej strony specjalistów, nową firmę od Lean Management. I poszukaliśmy, co dotychczasowe firmy mogą zrealizować w tej kwestii, a do czego potrzebujemy specjalistów. Stworzyliśmy bardzo sensowny program, który przetransformował całą firmę na przestrzeni 2 lat. Po trzecie, podkreśl swojemu zespołowi, co się zmienia, a co pozostaje po staremu. Odnieś się z szacunkiem do tradycji, do lat ich pracy. Konkrety, gdy pracowałem z jedną z marek motoryzacyjnych premium, od kilku lat najlepszą w wynikach zarówno w Polsce, jak i w Europie, to stojąc z prezesem w obliczu zakomunikowania im, że mają się zmienić, było to trudne zadanie. Ale podkreśliliśmy, że wciąż robimy to, do czego ta firma najlepiej się nadaje i co robimy najlepiej od 100 lat. A więc tworzymy wyjątkowe samochody premium. Tylko że kiedyś składały się one w dużej części z drewna, później w dużej części z metalu, z tworzyw sztucznych, wreszcie z kompozytów. I każda z tych zmian wymaga innego sposobu produkcji, innego sposobu współpracy z dostawcami. Natomiast esencja tego, co robimy, pozostaje taka sama. To znacznie bardziej pomaga ludziom zaangażować się w zmianę. Świadomość, że to, co było dotychczas, nie jest wyrzucone do kosza. Nie stajemy się teraz zupełnie kimś innym, ale kontynuujemy dziedzictwo, korzystając z nowych metod. Trudno sobie wyobrazić bardziej tradycyjną rzecz niż szwajcarski scyzoryk marki Victorinox. Ale wierzcie mi, że on też, zachowując swoją tożsamość, bardzo się zmienia. Po pierwsze, kiedyś były tylko czerwone, ten jest czarny. Po drugie, kilka lat temu raptem została wdrożona nowatorska blokada w nowoczesny sposób, która zabezpiecza przed złożeniem ostrza. Wcześniej było rozwiązywane to w inny sposób. A więc ten scyzoryk, który wygląda właściwie tak samo i spełnia te same funkcje, nieustannie jest doskonalony.
Wierzcie mi, że pracownicy tej firmy, szczególnie menedżerowie średniego szczebla, to osoby o długim stażu, ale wiedzą oni, że jeżeli chcą wciąż budować swoją firmę jako numer jeden na rynku, muszą nieustannie się zmieniać. Powodzenia w zmianach strategicznych.